Witam Państwa, Patryk Mirosławski, to jest program Asy Wywiadu. Jesteśmy w restauracji Champions w Hotel Marriott. Pan prezes Michał Listkiewicz jest moim Państwa gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, były prezes PZPN-u, ale ciągle prezes pierwszej ligi. Tak. Został Pan wybrany po raz drugi, dobrze mówię? Po raz drugi, tak. Co zrobiliście przez ten czas, przez tę pierwszą kadencję? No, pierwsza liga piłkarska, do niedawna piłkarska Liga Polska, ale zmieniliśmy nazwę na bardziej adekwatną do podmiotu, jakim jesteśmy, jest właściwie reprezentacją klubów wobec PZPN-u. Byłoby bardzo trudno, żeby każdy z 18 klubów swoje sprawy artykułował w PZPN-ie, jeździł i przedstawiał. W związku z tym to jest takie ciało, które reprezentuje kluby. To absolutnie się nie da porównać z ekstraklasą. Tam nie ma etatów, to jest w zasadzie na zasadzie półspołecznej i zatrudniamy tylko bodajże dwie osoby w jakimś cząstkowym wymiarze, księgową i prawnika. No i naszą rzeczą jest jakby artykułowanie potrzeb klubów, żądań klubów, może żądań za dużo powiedziane, wobec PZPN-u. Wstępne pertraktacje ze stacjami telewizyjnymi, ze sponsorami tytularnymi, między innymi umowa z telewizją Orange, która jeszcze funkcjonuje do czerwca przyszłego roku, była wynegocjowana całkowicie przez PLP, ale nowa umowa, bo trzeba nową wynegocjować z inną pewnie stacją. Już jest negocjowana przez PZPN, bo to PZPN jest właścicielem rozgrywek i organizatorem tychże rozgrywek pierwszej ligi. A propos telewizji, która to pokaże, bo nie jest tajemnicą, że telewizja Orange powoli się zamyka, znika z naszego rynku, a na pewno się przekształci. Nie wiadomo, kto to pokaże. Kto wchodzi w grę? No, to by trzeba spytać prezesa Bońka, sekretarza Sawickiego, ponieważ PZPN informuje nas tylko o podjętych krokach, ale nie musi i nie informuje nas o szczegółach. Wiem tylko, że zostały rozesłane oferty do wszystkich podmiotów. Ich tak wiele znowu w Polsce w tej chwili nie ma, 4-5. No i jest termin bodajże do pierwszej dekady stycznia na odpowiedź. Na pewno chcielibyśmy, i to artykułujemy wobec PZPN-u, żeby przynajmniej utrzymać stan posiadania, to znaczy 2 mecze transmitowane na żywo, a może 3, magazyn i mecze w mniejszym wymiarze w telewizjach regionalnych, w stacjach regionalnych to byłoby najlepsze. Ile czasu zabiera Panu ta praca? Nie wiem, czy to można nazwać pracą, ale nie, to nie jest praca, to jest raczej takie reprezentowanie, no, niezbyt dużo czasu, to nie jest codzienna praca. Mamy biuro, dzięki uprzejmości PZPN-u, ono się mieści w siedzibie PZPN-u, co też dodaje nam prestiżu, bo jak zapraszam na ulicę Bitwy Warszawskiej, ja mówię, no to tam będę obok prezesa Bońka i innych prezesów, to fajnie. Natomiast głównie praca polega na korespondencji, na jeżdżeniu do klubów. Ja łączę ją również z inną swoją funkcją, też społeczną. Jestem ambasadorem CAFE w Polsce. To jest organizacja, która walczy o dostęp osób niepełnosprawnych na stadiony. Jest pod egidą UEFA, siedzibę ma w Anglii. A ja jestem w Polsce jednym z jej ambasadorów. Dwóch, trzech, są też tam byli piłkarze. No i lobbujemy, monitorujemy, prosimy kluby, żeby na każdym stadionie był podjazd dla wózków, specjalni stewardzi. A najlepiej jeszcze audiodeskrypcja, czyli czytanie przez komentatora, komentowanie tego, co się dzieje na boisku. Legia to robi na przykład. Legia, prawda? To robi, jest to na reprezentacji Polski, bodajże w Śląsku, Wrocław. No i naprawdę rozwija się to w Polsce, taki wzorcowy klub. Niestety na razie tylko 4 kluby ekstraklasy mają swoje kluby kibiców niepełnosprawnych, ale idzie to dość szybko. W pierwszej lidze 6 klubów. Wzorem niedościgłym jest Śląsk Wrocław. Tamci kibice na wózkach, kibice niepełnosprawni, niedosłyszący, niedowidzący są wspaniale zorganizowani, tworzą taką społeczność, która, dla których mecz to jest tylko okazją jakby spotkania się, ale jedną z okazji. Oni również prowadzą działalność kulturalną, oświatową, życie towarzyskie, ale ten mecz jest tą wisienką na torcie. To tak. Super, to fajnie. Bardzo fajnie. I to są bardzo mądrzy, dowcipni ludzie z dużym poczuciem humoru, nie użalający się na swój los i ze świetnymi pomysłami. Super. Czy jak powiem, że Pan teraz, już po tej przygodzie z PZPN-em, która minęła 7-6 lat temu, że Pan teraz prowadzi życie bardziej szczęśliwe, to chyba nie skłamie, prawda? Tak, ma Pan rację. Na pewno spokojniejsze, na pewno mniej stresu, mniej przejmowania się tym, co inni o mnie mówią. No i mam więcej czasu dla rodziny i także na nadrabianie zaległości kulturalnych, chodzenie do teatru, na koncerty. Niedawno pojechałem specjalnie do Gdyni, żeby z Michałem Globiszem, moim
kuzynem dalekim, a jednocześnie słynnym trenerem młodzieży, udać się na koncert orkiestry Glenna Millera i było wspaniale. Po powrocie poszedłem na koncert starych Breakoutów. Moje pokolenie, starsi panowie grają ciągle cudownie. Co do pana nie zadzwonię, to pan gdzieś jest za granicą, najczęściej w jakiejś podróży. Nie to, że dzwonię co tydzień, pan co tydzień wyjeżdża. Ale jakoś tak mam szczęście, że jak zadzwonię, to albo pan jest gdzieś na Dominikanie. Ostatnio jak dzwoniłem, to gdzieś no pan nie, to byłem w Grecji. W Grecji. Tak, no mam dużo obowiązków FIFA, UEFA. To są obowiązki albo delegata meczowego, albo obserwatora sędziów. No i staram się spełniać jak najlepiej. Mam tam chyba nie najgorszą pozycję i często mnie proszą o, o wyjazdy, szczególnie na takie trudniejsze jakieś mecze, gdzie jest zagrożenie właśnie wybrykami kibiców, czy infrastruktura jest niezbyt doskonała, czy klub ma tak jak Legia chociażby, ale na Legię nie jeżdżę, bo to jest polski klub. Ma duży ten rekord tak zwany, czyli bardzo dużo wydarzeń z przeszłości. Okej, które miejsce na świecie jest dla pana najlepsze? Gdzie pan najchętniej wraca? Mówił pan bardzo ciepło o Recife na przykład, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata w Brazylii. Recife bardzo, bardzo mnie ujął. Natomiast miejscem, na którym się zakochałem, to jest Australia. Chciałbym tam wrócić jeszcze nie raz. To jest bardzo daleko i nie tanio. Na szczęście mam tam rodzinę, która mnie zawsze przygarnie. Ale to jest niesamowity kraj, a właściwie kontynent. Tam pewnie trzeba by pojechać i z 10 razy i też by się wszystkiego nie zobaczyło. Zresztą moja ciocia, która mieszka w Sydney, towarzyszyła żonie i mnie w podróży na zachodnie wybrzeże do Perth i mieszka tam 35 lat i była pierwszy raz. W Perth, bo to jest 5 godzin lotu. No tak. No i jeszcze taki kraj Vanuatu, to jest w ogóle bajka tam na niektórych wyspach, jest taka, to jest archipelag 85 wysepek i na jednej z nich to rodzinna wyspa prezesa tamtejszej federacji, mojego przyjaciela. Ludzie żyją jak przed wiekami. Nie używają pieniędzy, jest handel wymienny, towar za towar, dzielą się tym i uważają, że są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie i tak pewnie jest. Czyli można zapłacić na przykład, nie wiem, krową, tak? Albo jakimś tam innym zwierzęciem. Tak, ziemniaki, krowa, mleko, tam jest wegetacja cały rok, więc rośnie wszystko. Ryby oczywiście, masę ryb. To rewelacja. No tak, ludzie szczęśliwi, nie znają tych stresów, które nam towarzyszą codziennie. Okej, mówi pan UEFA FIFA, pan ma tam dobre kontakty. Legia, czy to jest dla pana duży wstyd, to się dzieje? Czy to jest trochę tak, że... Albo inaczej, pytają pana często w UEFA i FIFA o to, czy to jest tak, że my tym żyjemy, u nas to się pisze, a gdzieś tam to jest temat marginalny. Mówię o tych wybrykach kibicowskich i no i tak, to nie jest tam temat pierwszoplanowy, ponieważ no, też nie samobiczujmy się, Legia nie jest takim klubem, który o 10 długości wyprzedza inne, jeśli chodzi o złe zachowania kibiców, bo jest i Dynamo Zagrzeb, jest i Lazio Rzym i wiele, wiele innych. Nawet i niektóre kluby angielskie, gdzie jest generalnie przecież porządek. Tłuką się w Niemczech, w Holandii, nawet w Skandynawii spokojnej, takiej powiedziałbym bardzo stonowane społeczeństwo, ale jednak jak są derby Sztokholmu, to jest gorąco. Zupełnie jak na derbach Krakowa czy kiedyś Łodzi. Także nie, no nie przesadzajmy, natomiast Legia ma tego pecha, że te ostatnie lata w zasadzie to jest taki never ending story. Są kluby europejskie, które miały bardzo złą opinię, ale potem się jakoś, na przykład PAOK Saloniki, gdzie teraz byłem, oni mieli tam też zamknięty stadion, były problemy, ale od jakichś dwóch lat kibice się jakby uspokoili i tam w zasadzie jedynym problemem to są imigranci, czyli tam Serbowie, Albańczycy, przybysze z Afryki. Oni nagle zaczynają rozrabiać na trybunach, wykorzystując może to, że są jeszcze nierozpoznani przez policję. Okej. Okay. A wracam do pytania, często pana o to pytają, musi pan się z tego tłumaczyć w Europie, czy nie? Tłumaczyć nie, tylko tak mówią, no zobacz, no znowu tam u was ta Legia i jeszcze niestety nie mówi się o Legii jako o drużynie świetnie grającej, chociaż już gra świetnie w tej chwili, ale jako o klubie, gdzie no, bywają kłopoty z kibicami. Myślę, że jeszcze by potrzeba ze dwóch spektakularnych zwycięstw Legii, żeby ten walor sportowy przeważył nad walorem, nad tym aspektem kibicowskim. Okej, pan mówi, że Legia gra świetnie. Zaraz pan powie, że Ajax jest do ogrania, czy nie? No myślę, że nie. Ajax jest do ogrania. Naprawdę? Tak, no nie przesadzajmy. No, Liga Holenderska to nie jest taki ósmy cud świata.
Na pewno Ajax jest faworytem, to nie ulega kwestii, ale nie jest takim faworytem jak, nie wiem, kiedyś Polska z Haiti w meczu na Mistrzostwach Świata, 8-0 bodajże. 7-0 i bramka Gorgonia. 7-0 i bramka Gorgonia, tak. Natomiast Ajax jest faworytem, myślę, że takim gdzieś 65-35. Byłoby mniej, gdyby był mecz z kibicami Legii i tu, i na wyjeździe. To mógłby być 55-45, ale jednak ta pustka na trybunach jest atutem drużyny przyjezdnej, nie da się ukryć. Czyli jakby pan stawiał Bukmachera, to jednak na Ajax. Czy panu Bukmachera w ogóle nie gra? Nie gram, nie wolno mi. Pan jest, obserwatorem. Tak, kiedy ja czasami kupuję pismo STS-u, które jest za złotówkę sprzedawane, bo tam są ciekawe wywiady, ciekawe statystyki. Jak chcę zobaczyć na przykład drugą ligę węgierską, albo drugą ligę Wietnamu, to tam najlepiej, to jest magazyn STS-u. No i wchodzę, żeby nabyć. I kilka razy już panowie grający tam, kibice, mówią: Panie Michale, panu nie wolno grać, pan wie. Ja mówię, ja nie gram, ja tylko kupuję i znikam. Ale właśnie, nie bał się pan, że zrobi panu jakieś paparazzi zdjęcie, wrzuci to do faktu i później trzeba się tłumaczyć, wie pan, jak to jest. No tak, ale potwierdzą przecież pracownicy punktu, że kupiłem gazetę, że nie grałem. Ja tylko wchodzę i te panie zresztą mnie rozpoznają i od razu machają gazetą, złotówka i wychodzę. Okej, a propos gazet, wczoraj rozmawialiśmy przez telefon, pan mówi: dzisiaj już kupiłem gazet za 15 zł. No tak, to jest moje uzależnienie. A to czasów dziennikarskich zostaje jeszcze, czy... No tak, czy i poza tym z czasów, że w moich czasach się gazety nie było internetu, jak byłem młodym człowiekiem. Poza tym, ja w ogóle jestem tradycjonalistą, ja piszę karty świąteczne. Adresuję, wkładam do koperty, naklejam znaczek, piszę jakieś życzenia ręcznie. To podobno dziś już wymierający gatunek, podobnie z wyjazdów. Jak gdzieś jadę, to wysyłam około 50 widokówek do różnych znajomych, przeważnie w Polsce, ale i w innych krajach. No i czasami jest zabawne, bo przyjeżdżam do Grecji, czy do Rosji, czy do Anglii i mówię, że chciałbym kupić widokówki. No i tam jakiś opiekujący się mówi: no to ja to jak przyniosę, to tam nie, ja załatwię to. I przynosi mi na przykład 3 widokówki. Ja mówię: stary, ale chodzi o 50. I on mówi: co? Ale i tak przegrywam z Michelem Botro, moim przyjacielem i słynnym sędzią francuskim z dawnych lat, który poniżej 100 widokówek nie schodzi. Okej. Czyli pan jest na drugim miejscu, bo tylko 50. Ja to 50 kupiłem chyba przez całe życie. A propos bukmacherki. Pan rozumie to zamieszanie, które gdzieś się potęguje. Tak naprawdę nie wiem, dlaczego akurat teraz się potęguje, ale potęguje się w sprawie Zbigniewa Bońka, który jest twarzą bukmachera Expect. Pan to rozumie? Znaczy, rozumiem, że jest dyskusja wobec ustawy, która jest... Ja nie jestem akurat tutaj ekspertem w sprawach bukmacherskich, ale też rozmawiałem z wieloma ludźmi, nawet i z posłami. I oni też przyznają, że ta ustawa jest kiepska, że jest niedbała, niechlujna, na kolanie napisana i tak naprawdę pod wpływem chwili. Czyli Rysiu Zbychu i tam... Słynne rozmowy na cmentarzu. I z tego, co ja wiem, to chcąc uderzyć w tych jednorękich bandytów, którzy uzależniają młodych ludzi i tak dalej, uderzono w całą bukmacherkę. No to wylano po prostu dziecko z kąpielą. I nie dziwię się rozżaleniu polskich firm, które w Polsce działają, są sponsorami Legii, sponsorami Lecha Poznań, reprezentacji Polski, że mówią: to jest tak, jakbyśmy wychodzili na boisko i od razu w wyniku 0-3. I mamy jeszcze wygrać mecz. No tak. Ponieważ płacimy wysokie podatki, nie ma równości szans. Ja myślę, że nie chcę oceniać, czy Zbyszek Boniek robi dobrze, czy źle, bo mówię, nie znam się na tej dziedzinie, ale ta dyskusja wokół niego jest bardzo pożyteczna, ponieważ ona informuje ludzi, że jest jakiś problem z tą ustawą, że ją trzeba zmienić, że ją trzeba poprawić, że ją trzeba jakby jeszcze raz przegłosować. I ja uważam, powinno się w kierunku nie restrykcji, czyli tam zamykania stron różnych bukmacherów, tylko zachęcenia ich do przyjścia do Polski, czyli obniżenia podatków, stworzenia tak atrakcyjnych warunków działalności w Polsce, żeby nie opłacało się tam kręcić, kombinować, bo zapłacenie małego podatku jest bezbolesne i myślę, że mielibyśmy tych firm nie 3 chyba są w tej chwili, 3 czy 4? W Polsce, tak. W Polsce, a byłoby 50 na przykład. To prawda.
są kraje, gdzie jest ich mnóstwo i dają dużo pieniędzy na sport. Tak, i dają dużo pieniędzy na sport i sami też nieźle żyją. Ale też z drugiej strony coraz więcej krajów zamyka rynki dla bukmacherki, bo po Hiszpanii, Francji, Stanach Zjednoczonych to słyszałem, że już i Południowa kraje Afryka. Kraje bałtyckie też, tak. Estonia, Słowenia, tak. Kraje bałtyckie jak najbardziej. Słyszę, że Nowa Zelandia ma zamknąć, jak zamknie Australia, to wtedy połowa bukmacherów się zamknie. No tak. Pan mówi, to jest walka o stołek w PZPN-ie, to co dzieje się wokół Zbigniewa Bońka. To jest wywiad dla Polska The Times przeprowadzony przez Cezarego Kowalskiego. To może trochę za odważnie, bo trudno, że była walka o stołek w PZPN-ie, jak wybory za dwa lata. Co jeszcze się ten stołek tam przewróci. Ale Kazimierz Greń mówi, że już się powoli kampania zaczyna. No myślę, że stanowczo przedwcześnie taką cezurą, jeśli chodzi o wybory w PZPN-ie, będzie koniec eliminacji do Mistrzostw Europy. Czyli to jest niespełna rok. Jeżeli Polska awansuje, to myślę, Zbigniew Boniek, jeżeli tylko będzie miał ochotę, to będzie prezesem na następną kadencję. Jeżeli Polska nie awansuje, no to zacznie się polowanie na czarownicę, szukanie winnych z prezesem włącznie. Kolejna pańska wypowiedź, kontrolowanie mi wszystko, nawet czystość wody w kiblu. No tak było, tych komisji rozmaitych z rolnego urzędu było masę. No ta woda w kiblu to może taka metafora, ale na przykład tam badano pod kątem, kiedy była deratyzacja, czyli odszczurzanie. Naprawdę? Tak, bo tam przepisy jakieś sanitarne może co 3 lata, a nie było przez 7 lat. Z Benhakerem to nie był żart. Ja dostałem mandat 700 zł od głównego inspektora pracy, że zatrudniłem go nielegalnie, ponieważ umowa polsko-holenderska o wzajemnym zatrudnieniu wchodziła w życie 1 stycznia, a Leo podpisał 20, który tam tuż przed świętami, powiedzmy tydzień za wcześnie. I mówię, no przez ten tydzień pracował na lewo i pan jako pracodawca zapłaci mandat. No takie były czasy. Okej, ale mówię, to jest wypowiedź w kontekście tego, że jeśli Boniek miałby coś za uszami, to już dawno by to skontrolowano, prawda, jeśli chodzi o te bukmachery. No tak sądzę, bo sprawa jest dość głośna i Boniek nie ukrywał, że jest tą twarzą, że reklamuje, więc ja rozumiem, gdzie byś tam próbował to jakoś zataić, no ale powiedział to jeszcze przed wyborami. No i myślę, że tu w tej chwili nie ma co o tym dyskutować, no poczekajmy, są określone urzędy w Polsce, które są władne to sprawdzać. Zdaje się, że Główny Urząd CEU, że Ministerstwo Finansów, że inne resorty, a środowisko sportowe nie powinno się w tej chwili zajmować, bo i tak tego nie rozstrzygnie. Reprezentacja, mówi pan, to na pewno zawsze pomaga prezesowi. Za pańskich czasów też były awanse akurat do Mistrzostw Świata. Czy pan by na bazie swojego doświadczenia troszkę tonował nastroje, bo ja już czytam, że jesteśmy w stanie dzisiaj ograć każdego, że zrodziła się drużyna gotowa do wielkich rzeczy. To jest chyba cytat z Onetu. Spokojnie? No, myślę, że spokojnie, ale to nieważne, co ja mówię. Ważne, co mówi Adam Małałka i on też mówi spokojnie. No przecież przed nami jeszcze takie mecze jak Dublin, jak, nie wiem, gdzie będziemy grali z Niemcami, no załóżmy Monachium albo Berlin. W każdym razie wyjazd. Wyjazd do Niemiec, wyjazd do Szkocji, Glasgow. Także no to są trudne mecze i myślę, że mnie bardzo pociesza to, że w takich meczach o wszystko tam właśnie, może poza Niemcami, tam się zawsze fajnie grało, bo i Engel tam wygrywał, i Paweł Janas tam wygrywał. Mam na myśli wyspy brytyjskie. Także nie ma co się specjalnie też być za bardzo skromnym, że no tam nie, no awans to będzie jednak dużą niespodzianką. Nie, nie będzie niespodzianką. W obecnej sytuacji, jak jesteśmy liderem, no to tylko trzeba dopilnować, żeby peleton nie dogonił. Oglądać się za siebie, nacisnąć na pedały mocniej. Jak odjedziemy, to można troszeczkę odpocząć, na przykład z Gruzją lub z Gibraltarem u siebie i znowu ostrzej. No i tu później, żeby się nie skompromitować we Francji, prawda? No bo domyślam się, że te mistrzostwa świata dla pańskiej prezesury to był duży problem też dla pana, bo... No dla mnie problem tak, najpierw wielka euforia, awanse i to po wielu latach, nie? Czyli euforia i potem nagle od sufitu do podłogi. I łeb, bo oczekiwania były nadmiernie rozbuchane. Ta euforia się, szczególnie mówię o Korei i Japonii, tak? Jedziemy po medal i tak dalej, no a potem się okazało, że po medal jechaliśmy, ale chyba z czekolady albo medal 80-lecia PZPN-u po powrocie. Pan ma dziwne pasje, pastowanie podłóg, język węgierski, to dziwna sprawa. No tak, no i pisanie kartek świątecznych. Pisanie kartek świątecznych. Tak. No tak, no takie trochę staroświeckie, ale
ale ja się z tym dobrze czuję. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. To zawsze duży zaszczyt. Michał Listkiewicz, były prezes PZPN-u, był moim państwa gościem. Do widzenia.